W dniu dzisiejszym po raz pierwszy w tym sezonie wspólnie z kolegami otwarliśmy trzeci sezon morsowania. Robimy to wciąż na tym samym obiekcie, czyli na kanale w Parku Grunwaldzkim. Nasze spotkania odbywają się cyklicznie w każdą niedzielę. Zawsze jest to godzina 11. Wszystkich mieszkańców Lublińca, którzy chcieliby spróbować tej formy hartowania, zapraszam. Pomożemy po raz pierwszy wejść i wyjść z wody. Idea wzięła się z tego, iż trenując kiedyś pływanie i będąc ratownikiem, słyszało się o różnego rodzaju sposobach hartowania i właśnie wspólnie z kolegami ratownikami, którzy też tutaj dzisiaj z nami byli, postanowiliśmy 3 lata temu po raz pierwszy zamorsować. Pierwsze nasze wejście było przy temperaturze minus 22 stopnie. Temperatura wody to były 2 stopnie. Dzisiaj można by rzec, że temperatury były letnie, ponieważ woda miała 7,8 stopnia. Temperatura powietrza wynosiła około 12 stopni. Od czasu, jak zacząłem morsować, czyli w 2009 roku, ani razu nie zachorowałem, nie miewam kataru, grypy. Całą zimę chodzę lekko ubrany. Jeżeli chodzi o moje dzieci, stosuję wobec nich terapię szokową, lejąc je zimną wodą w trakcie brania prysznicy. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tej formy hartowania swojego organizmu. Jedyne, które pojawia się w literaturze fachowej, jest to arytmia serca. Poza tym wszelkie schorzenia krążenia, reumatyczne raczej ustępują, a nie pogarszają stanu zdrowia. Zapraszam do zapoznania się z materiałami na naszej stronie www.lublinieckiemorsy. Tam są pełne informacje związane właśnie z hartowaniem organizmu, przygotowaniem się do sezonu oraz bardzo ciekawa zakładka, gdzie można poczytać, iż ksiądz Sebastian Kneip, który żył w XIX wieku, już jako pierwszy stosował właśnie wodolecznictwo. Na ten rok zaplanowaliśmy 2 imprezy. 11 grudnia będzie to Morso Mikołaj. 31 grudnia powitamy Nowy Rok o godzinie 16. Obydwie imprezy odbędą się tutaj na terenie Parku Grunwaldzkiego. W przyszłym roku najważniejszą imprezą dla nas, która będzie, to jest wyjazd na międzynarodowy zlot morsów do Mielna. Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta w każdą niedzielę o godzinie 11 na wspólne morsowanie. Naprawdę jest to bardzo dobra forma hartowania swojego organizmu przed nadchodzącą zimą.